Chyba mnie już widać, mam nadzieję. Chyba widać. Cześć, cześć wszystkim. Tutaj trochę mnie zajęła ustalenie i układanie pewnych rzeczy. Dobrze. Czy mnie słychać? Sprawdzę jeszcze jedną rzecz. Dobra, 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 dobra. Jakieś tutaj trochę opóźnienia. Widać, słychać. Świetna sprawa. Teraz się przełączę na prezentację. Chwilkę. Ruszamy. Trzecie wyzwanie. Trzecie wyzwanie skończone. No i co dalej? Dzisiaj będzie podsumowanie tego wszystkiego. Tutaj muszę tylko jedną rzecz. O, tak zrobić. Żeby tutaj... Może jeszcze chwilkę. Jeszcze jedną rzecz. Zaraz, zaraz, zaraz. Żeby ten dźwięk mi tu nie przeszkadzał. Dobra, świetnie. Dobra, byliśmy z materiałem, trochę trudniejszy początek, ale głównie, że ruszyłam. Zaczynamy standardowo. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym uczestnikom, uczestniczkom, które brały udział w tym wyzwaniu. Wzięło udział, w sumie ostatnio to nie sprawdziłem, ale bodajże, kiedy sprawdzałem dwa dni temu, ponad 550 albo coś takiego ilość osób, więc całkiem duże, biorąc pod uwagę, że ten temat, który był w tym wyzwaniu, był trochę niszowy, ale z drugiej strony naprawdę ciekawy, można było tu się pobawić i myślę, że wiele osób, które podjęli się tego wyzwania, naprawdę się bawili. Za chwilę też pokażę, co to oznacza w praktyce, jeżeli tak się złożyło, że gdzieś tam ominęło cię to wyzwanie, albo, no nie wiem, brak czasu, zwykle to jest najbardziej popularna przyczyna, dlaczego ludzie nie biorą udziału. No to może ten czas znajdziesz. Za chwilę o tym powiem. Ale osoby, które wzięli za to wyzwanie, to bardzo dziękuję. Też bardzo dziękuję osobom, które pomagali się odnaleźć innym, no bo nie ukrywajmy, każdy z nas ma różne doświadczenie i tutaj bardzo pomocne jest to środowisko, które udało się zbudować, otoczyć. No i faktycznie to działa, to działa. Dobra. Teraz tak, jeżeli chodzi o koronę wyzwań, na wszelki wypadek, żeby każdy wiedział, o czym ja będę teraz mówić. Korona wyzwań składa się z 5 wyzwań. Już tak naprawdę mamy 3 za sobą. Trzecie wyzwanie ruszyło 13 maja. Skończyło się w zeszły właściwie piątek. No i dzisiaj jest webinar podsumowujący. Dlaczego było warto wziąć udział w tym wyzwaniu? No właśnie, zaraz pokażę jedną rzecz. Coś mi z tym dźwiękiem tutaj nie synchronizowało. Zaraz chwilkę. To jest chyba stąd. Dobra, stąd dźwięk wyłączyłem. Dobra. Dlaczego było warto? I teraz tak. O, chyba jest ok teraz. To jest przykład. Przykład modelu, który udało się mi zbudować. Przy czym od razu powiem, że ja tak ładnie prawdopodobnie, jak i ty, nie mam za bardzo czasu, jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy, bo w tej chwili garniam zbyt wiele wątków leży na mojej głowie. Ale udało się znaleźć gdzieś tam 15-20 minut tak dziennie, żeby przerabiać te zdanie. Ja tu akurat miałem szczęście, żeby być też również uczestnikiem. I wtedy miałem powiedzmy te 15-20 minut
Być może czasem troszkę więcej, ale gdzieś tak do 40 minut pewnie maks, który poświęcałem jako uczestnik, a resztę czasu bardziej jako organizator albo inne wątki ogarniałem. I w tym krótkim czasie udało się mi wytrenować model. Teraz pokażę właśnie, jak mój samochodzik jedzie. Przy czym zwróć uwagę, że ja miałem wyzwanie, żeby ten samochodzik, znaczy, żeby nauczyć go uczyć manualnie, bo jak się okazało, to nie było takie trywialne zadanie. Ja też zrobiłem tylko jeden krąg, troszkę więcej, więc to jedno okrążenie to nie było aż tak dużo danych. I trochę też się bawiłem, specjalnie skręcałem tak dość ostro czasem na zakrętach, żeby sprawdzić, czy model też się nauczy, tak będzie się zachowywać. No i zobacz, jak to wyszło. Jest tryb autonomiczny, żeby nie było. No i jedzie sobie samochodzik. Warto zwrócić uwagę, jak on zakręca, tak bardzo ostro teraz. No już dalej tam nie kontynuowali. Ogólnie, dobra, nie skończę. No i ogólnie rzecz biorąc, to co pokazałem, to był właśnie ten model, który wytrenowałem i zajęło mi to. No, samo krążenie to nie wiem, 15 minut pewnie zajęło, może troszkę więcej. No i trenowanie modelu gdzieś podobnie mi zajęło, więc wydaje mi się, że mając taką okazję, żeby zbudować samochód, który faktycznie potrafi jechać w takim symulatorze, no wiadomo, to jest jeszcze krok dalej w porównaniu z takim rzeczywistym samochodem, ale mam nadzieję, że czuć moc, jeżeli chodzi o to, co można było stracić dla osób, które nie brali udziału w wyzwaniu. Dobra, dlaczego jeszcze było warto, pomijając, że jest karony i właśnie co to oznacza jako takie wartości? No, dostaniemy pod koniec wyzwania wystudowany certyfikat. Akurat w tym przypadku zostawiłem stary slajd, ten certyfikat jest podpisany przeze mnie. W trzecim wyzwaniu certyfikat wystawia Karol. Tutaj zwrócę uwagę, bo zawsze to jest takie niejednoznaczny punkt, że a nie wiedziałem, że jest jakaś ankieta, formularz i tak dalej. Jest formularz, w którym należy pisać swoje imię i nazwisko. I wtedy, mając to imię i nazwisko, jesteśmy w stanie ustawić certyfikat, bo jak na razie jeszcze nasz model, Rysiek albo inny, nie są na tyle zdolni, żeby zgadywać po twoim imieniu, twoje nazwisko. No, jak to zrobisz, to wtedy certyfikat będzie wystawiony. Przy czym zwykle mówię, że na piątek, czyli w poniedziałek jest webinar i na piątek jest wysyłany certyfikat. Jeżeli tak się złoży, że jednak sporo osób wypełnią go wcześniej, to opcjonalnie jest możliwe, żeby. No, wiem, że bardzo się chce dodać go na LinkedIn albo w inne miejsce, żeby troszkę się pochwalić. Więc jeżeli faktycznie się zbierze trochę więcej osób, to jest szansa, że pierwsza tura pójdzie w środę, a potem dodatkowa w piątek. Czyli to już zależy od ciebie. Jeżeli będziesz zorganizowaną osobą, to wtedy dostaniesz certyfikat w środę, a jeżeli to będzie iść dość wolno, to wtedy w piątek. Po piątku, jeżeli ktoś ogląda ten webinar po piątku, albo zapomniał, że można że trzeba wypełnić ten formularz, albo ktoś napisze na Slacku, to odpowiedź jest taka, że spokój, challenge, certificate. Tylko to nie działa już wtedy, że ja non-stop siedzę i czekam na osób, które napiszą, że akurat zabrakło, bo też ten Karol tu jest zaangażowany. Więc ostatecznie to jest tak, że co jakiś czas, jeżeli ktoś faktycznie zasłużył na ten certyfikat, to go dostanie. Kiedy dostanie, to już zależy od różnych czynników. Chciałem tylko powiedzieć, że najlepiej zrobić to w czasie i mieć to z głowy, niż sobie przedłużyć i potem tak non-stop gdzieś tam jedna, dwie osoby pojawi się i troszkę też się frustruje. To nie chodzi o to, żeby sfrustrować człowieka, tylko o to, że nie mamy dedykowanej w tej chwili osoby, która by siedziała i wystawiała certyfikaty codziennie. Raczej jeden, dwa dni na to się poświęca, wystawia się i już ma się to z głowy. Dobra, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o wartości takie mierzalne, bo są jeszcze kilka pomysłów, które rozważamy. Jedna rzecz, która jest taka mierzalna, to jest tak, że jeżeli skończysz 5 wyzwań, czyli 5 zadań razy 5, czyli 25 zadań, to wtedy dostajesz 25%. Przy czym, jeżeli faktycznie skończysz te 5, to dodatkowo dostajesz jeszcze bonus, więc 30% zniżki na kurs, który ruszy pod koniec października.
To jest duża zniżka. W tej chwili to jest największa zniżka, którą dawałam tak wprost dla tak dużej puli osób. Wiadomo, tam czasem były pewne wyjątki, ale no to nie są wyjątki. No zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dla mnie to jest taki eksperyment i dla osób, które właśnie rozmawiając z jedną osobą, jednym z uczestnikiem, bo dzwonię do was. Co jakiś czas zaskakuje różne osoby. I było tak powiedziane, że fajnie było właśnie bardziej ambitnym osobom dawać różne zniżki. No i właśnie o to chodzi, że jeżeli ktoś jest bardziej ambitny w tym sensie, że chce zastosować uczenie maszynowe nie tylko jako hobby po wieczorach, ale gdzieś albo znaleźć sobie pracę, albo własny projekt uruchomić, albo coś innego, być może wymyślę, no to taki kurs myślę, że będzie takim bardzo fajnym akceleratorem. Dobra, co dalej? Więc tak, popatrzmy na naszą mapę, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy, no i potem ustalimy, co dalej. Pierwsze wyzwanie skończone, drugie wyzwanie skończone, trzecie wyzwanie skończone. Teraz przez lato będzie przerwa, no i czwarte wyzwanie rusza 2 września. Dzieci idą do szkoły, my zaczynamy czwarte wyzwanie. Są pewne pomysły albo sugestie, co może być na czwarte wyzwanie. Bardzo polecam na dyskusję. To jest tak, że ja bardzo się inspiruję tym, co widzę dookoła i powiem tak, że w tej chwili jeszcze nie jest podjęta jednoznaczna decyzja, o czym będzie czwarte wyzwanie. Ono jest już prawie podjęte. Wydaje się, że w miarę sensowne. Jeszcze kilka są tematów alternatywnych, ale chętnie wysłucham twoją opinię, więc jeżeli chcesz, podziel się swoim komentarzem na Slacku. Jest takie miejsce, że już, no, już się ten wątek poruszył, co to może być. Więc jeżeli masz jakieś fajny pomysł, napisz, chętnie poczytam, zainspiruj się i kto wie, być może akurat to zrobię, bo tam też fajnie zbierać jakieś lajki albo te kciuki do góry, żeby wiedziałam, jak dla dużo osób rezonuje ten czy inny pomysł. Dobra, i teraz korzystając z okazji, chciałam więcej porozmawiać na temat społeczności Data Workshop, bo ten temat jest dość złożony, jest dość ważny i powiem tak, że pewne rzeczy tu się dzieją. I chciałbym, żeby jak najwięcej tutaj było, żeby to było po prostu przezroczyste, bo wierzę, że wtedy da się zbudować naprawdę coś, co będzie funkcjonować tak na dłuższą metę, a to jest bardzo ważne. Dla mnie osobiście taką metrykę sukcesu, jeżeli chodzi o taką społeczność, żeby ona funkcjonowała więcej niż takie 1, 2, 3 spotkania, tylko przez dłuższy okres ludzie się spotykają, rozwijają się, robią fajne rzeczy. O tych rzeczach jeszcze będę mówić, ale właśnie ta trwałość w czasie jest jedną z kluczowych metryk, którą bardzo się inspiruję i bardzo chciałam zrobić wszystko, żeby faktycznie udało się zbudować takie środowisko, które będzie po prostu funkcjonować długo, a to oznacza, że musi być bardzo wartościowe dla wielu osób. Przy czym zdajemy sobie sprawę z takiej prostej rzeczy, że no, część osób się dołączają, potem się rozwijają, potem już nie potrzebują, więc nowe osoby się dołączają, więc to jest jak najbardziej rzecz taka przewidywalna. To nie chodzi o to, że jak ktoś się dołączy, to już nie wyjdzie, chociaż różne były pomysły. Natomiast bardziej chodzi o to, że jako społeczność będzie długo się rozwijała w czasie. Teraz jeszcze przechodząc do tych pewnych szczegółów, najpierw może wymienię takie kilka elementów związanych z sieciami społecznościowymi, gdzie można nas znaleźć. Pierwsze to Facebook Fanpage, to jest właściwie ten webinar, który jest uruchomiony, potem też będzie udostępniony na YouTube, można też tam subskrybować. Druga rzecz to jest grupa Data Workshop, to jest taki bardziej kanał dedykowany do rzeczy technicznym. Na przykład dzisiaj nam się pojawiła taka książka, całkiem fajna, bardziej o data engineering, ale bardzo mocno w kierunku uczenia maszynowego, czyli układanie, zbieranie danych w taki sposób, żeby później można było wyciągać pewne wartości, czyli stosować uczenie maszynowe. Wydaje się, że takie rzeczy są mega fajne, mega ciekawe. Też dodaję linki, które znajduję. Również zachęcam innych wrzucania tam ciekawych, merytorycznych materiałów, tylko zwróć uwagę, że to naprawdę musi być techniczne, merytoryczne, ciekawe dla innych osób. No Slack, o Slacku już wspomniałem. Mam nadzieję, że większość osób, które tu słucha, ma dostęp do Slacku. Jeżeli nie masz akurat dostępu do Slacku, to polecam do nas się zwrócić albo w sumie na różne sposoby. W ogóle tak naprawdę, żeby dostać
Dostęp na Slack. Postanowiliśmy kiedyś taką strategię, że człowiek musi być zaangażowany. Pytanie w co i jak, to już drugorzędne pytanie. Na przykład wyzwania albo jakieś inne inicjatywy, spotkanie lokalne, tour, konferencje albo jakieś inne rzeczy, bo wtedy, kiedy człowiek jest zaangażowany, to on potwierdza, że faktycznie na tym mu zależy, niż dodawanie po prostu w sposób hurtowy osób, aby ich tylko dodać, żeby maksymalizować ilość. O tym też będę mówić za chwilę, że bardzo mocno w tej chwili stawiamy, w sumie od początku tak myśleliśmy, ale teraz robimy mocny nacisk na to, że nie zależy na liczbie osób, zależy na jakości, na zaangażowaniu tych osób, które się dołączają. Więc jeżeli nie masz tam dostępu, to zrób tak, żeby ten dostęp się pojawił, więc zaangażuj się w którąś inicjatywę, która w tej chwili istnieje. Teraz tak, jeżeli chodzi o Slack, warto też to wymienić, że są tam różne kanały, na przykład ciekawe linki, które całkiem fajnie żyje, ludzie wrzucają, więc bardzo dziękuję za osobom zaangażowanym. Jest kanał Networking, jest kanał Challenge General, to dotyczy tylko i wyłącznie wyzwania, bo General dotyczy w sumie innych tematów. Biorąc pod uwagę, że w tej chwili akurat wyzwanie jest najbardziej gorącym tematem, więc on trochę przesłanie i czasem poruszamy tematy również w General. Ale docelowo to jednak Challenge General jest dedykowany tylko i wyłącznie na wyzwanie, no a General to jest taki temat ogólny. Też bardzo proszę nie pisać w General, hej, co tam u was, no bo jednak tam jest dużo osób i takie komunikaty trochę, no, zasmiecają, mówiąc wprost. Więc bardzo proszę się przywitać w kanale Networking, tam jak najbardziej można napisać cześć. Co prawda lepiej napisać trochę więcej niż samo cześć, na przykład kim jesteś, czym się zajmujesz, dlaczego ML ci kręci. I tak dalej, i tak dalej. Też polecam zostawić LinkedIn albo jakieś inne linki w sieciach społecznościowych. Mogą być blogi, jak najbardziej, to nie ma żadnych zakazów, jeżeli chodzi o samą reklamę. Jak najbardziej to może być takie miejsce, gdzie można wrzucać rzeczy, biorąc pod uwagę, że to są twoje rzeczy. Czyli twój własny blog, twój własny kanał, na przykład na YouTubie. I też biorąc pod uwagę, że to jest związane z uczeniem maszynowym. Jeżeli ktoś tam wrzuci no, o kotach, o psach, ja bardzo lubię kotów, ale. Jednak są inne społeczności, które pewnie będą bardziej z tego powodu się cieszyć. Dobra. Temat bardzo ważny, który bardzo dużo pochłonął czasu w kwietniu, już również w maju i chciałem trochę go podsumować, bo są pewne wnioski, wyniki też. Zobaczymy, jak to będzie dalej się sprawdzać, ale tak jak powiedziałem na początek, stawiamy bardzo mocno na przezroczystość tego, co robimy i to będzie też komunikowane na tych spotkaniach, które się odbędą za chwilę. O nich też wspomnę, ale też chciałem zakomunikować o tym w sposób taki jawny na webinarze, żeby to było na tyle przezroczyste, na tyle, ile można to wymyślić. Najpierw taka anegdotka. Tak się złożyło, że spotkaliśmy tu w Krakowie, tutaj są przedstawiciele z różnych miast. Uli napisała potem podsumowanie tego spotkania. Anegdotka polega na tym, że nagle tu się pojawiła krowa. Czy ktoś wie, dlaczego ta krowa się pojawiła? Fajnie byłoby zapytać teraz i poczekać na komentarze, chociaż nie mam teraz możliwości za bardzo, żeby to obserwować, więc możecie sobie troszkę podyskutować, a ja powiem, dlaczego tak się stało. Otóż historia była mniej więcej taka. Poszliśmy sobie na obiad i gdzieś tam między innymi temat, który był poruszony, było o to, że są pewne dopłaty nawet 3000 za zakup jalówki mlecznej, nawet prawdopodobnie jest możliwość wynajęcie, jakkolwiek to nie zabrzmiało. Potem też pojawiło się pytanie, czym jest jalówka. No i faktycznie taki temat też został zdefiniowany w sposób jednoznaczny. Dlaczego to się pojawiło w ramach spotkania? No to było pierwszy obiad. Myślę, że dlatego, że to spotkanie było naprawdę bardzo, to bardzo takie, taka burza mózgu, rozkmina, co to, jak to poukładać. Więc potrzebowaliśmy prawdopodobnie mózg zresetować, no i zresetowaliśmy, upgradując temat jak jalówka. Dla mnie przynajmniej to też było takie nowe słowo, o którym się dowiedziałem. Więc stąd tam ta krowa się pojawiła. A teraz wracając do tematu. Na tym zdjęciu są nie wszyscy, ale już początek. Koordynatorzy lokalnych spotkań. Zacznę od lewej strony. To jest Paweł, on jest z Krakowa i on będzie właśnie. On, jak ktoś się spotykał w Krakowie, to już zna Pawła. Myślę, że to nie po prostu osoba już jest rozpoznawalna. Kolejna osoba to jest Paweł też z Rzeszowa, jest koordynatorem w Rzeszowie. Z Rzeszowa myślę, ludzie już znają Pawła. Potem ja stoję. Później jest Karol. Karol jest koordynatorem w Warszawie, bo Karol pochodzi z Warszawy, mieszka w Warszawie. No, Karolę też znasz z tego wyzwania.
Następnie jest Krzysiek. Krzysiek będzie pomagać w Krakowie, więc Paweł i Krzysiek tutaj akurat wspólnie działają w Krakowie po to, żeby tutaj się działo fajne rzeczy. Następnie jest Ule, która bardzo mocno ogarnia tematy dookoła i to wszystko się spina. No i Wiktor. Wiktor jest z Wrocławia. No i w tej chwili on, akurat on był, jeżeli chodzi o koordynatora, ale pewnie tam pojawi się jeszcze druga osoba, pomocnik. W ogóle stawiamy na to, żeby, jak rozmawialiśmy, fajnie było, żeby były pewnie dwie osoby, taka para, że nie było takiego wąskiego gardła, żeby też nawzajem się wspierali, też żeby te osoby mieli różne umiejętności. Co jest fajne, taki zespoły tworzymy. Nie pojawiła się to niestety Monika, bo zachorowała z Katowic. Ale pewnie jak ktoś jest z Katowic, to zna Monikę, bo Monika bardzo fajnie działa. Otóż, co udało się ustalić? Tak naprawdę rozmawialiśmy bardzo długo i tak jak widać było, że nasze mózgi nam odparowali, musieliśmy trochę pogadać no, na różne tematy, tak to nazwijmy. Ale ustaliliśmy pewne zasady i te zasady chciałbym teraz przedyskutować, wspomnieć o nich i pokazać, jak to wygląda. Przy czym, jeżeli chodzi o te zasady są otwarte. To nie jest tak, że to jest lista zamknięta. Tam też jest jedna zasada, że słuchamy grupy i jeżeli można coś dodać, usprawnić, jak najbardziej to jest możliwe. Dla mnie osobiście jest bardzo ważna i taka rzecz, która jest nieruszalna. Jedna, o niej powiem. pokażę, co dla mnie jest takie mega kluczowe, to jest po prostu nie da się tego wykluczyć. To jest taki dna tej całej inicjatywy i na szczęście tak się składa, że faktycznie udało się przyciągnąć ludzi, którzy rozumieją tę zasadę. Natomiast cała reszta jest otwarta do zmian i tutaj jak najbardziej stawiamy na to, żeby osoby zaangażowane w tę inicjatywę faktycznie mogli wpłynąć na to, w którym kierunku to popłynie. Też powiem tą jedną rzecz, to jest bardzo wspaniała rzecz, że my tak naprawdę nie wiemy, dokąd to wszystko przypłynie. Też tak naprawdę nie ma jakby punktu końcowego. Są pewne przystanki, które będziemy płynąć. Te przystanki zostaną zdefiniowane przez osób, które uczestniczą, które są zaangażowane, które proponują pewne pomysły. Natomiast czy będzie przystanek A, czy przystanek B, w tej chwili jest niewiadomo i dla mnie tak naprawdę to nie jest kluczowe, żeby ja albo ktoś tutaj nas wprost ten workshop zdefiniował, jak to powinno być. Natomiast bardzo ważne jest, żeby osoby, które są zaangażowane, mieli na to wpływ. I tutaj jest bardzo prosta rzecz, po prostu szczerze mówiąc, no inaczej to by nie miałoby sens. Jeżeli będzie to narzucone z góry, no to ciężko będzie utrzymać taką grupę na dłuższą metę funkcjonowania, a to powiedziałem na początek, że bardzo i to bardzo zależy na tym, żeby taka społeczność istniała znacznie dłużej niż tylko jedne, dwa, trzy spotkania. To też zwrócę uwagę w ogóle, dlaczego to spotkanie się odbyło, bo o tym nie powiedziałem. Było tak, że osobiście odwiedziłem właściwie wszystkie miasta oprócz Rzeszowa, bo tutaj się nałożyło zbyt wiele spotkań, więc widziałam na własne oczy, jak to funkcjonuje, jak taki eksperyment zaczyna przebiegać. I jedna rzecz, która mnie zaczęła mocno martwić, to było to, że brakuje czegoś, brakuje pewnej struktury, dzięki której ta społeczność zacznie nabierać obroty i będzie taką strukturą, która faktycznie będzie funkcjonować. Bo zobacz, bardzo często jest chęć i bardzo łatwo to sprawdzić. Wystarczy napisać, że hej, zróbmy jakieś spotkanie. I często jest, no zróbmy, a później to gdzieś ucieka, umyka. I to teraz w żaden sposób nie chcę krytykować ludzi, po prostu to działa w taki sposób, że jeżeli stworzyć pewne środowisko i naznaczyć osób odpowiedzialnych, że hej, ta osoba jest odpowiedzialna, jest koordynatorem za to, żeby to spotkanie się odbyło, to wtedy dzięki takiej strukturze to zaczyna nabierać obroty, zaczyna w ogóle istnieć. Rzeczy zaczynają się dziać. Więc wtedy wpadliśmy na pomysł, o, a co jeżeli zrobić takie spotkanie, zaprosić koordynatorów do Krakowa, swoją drogą, koordynatorzy, bo wcześniej nazywamy ich lidery. Zadałam pytanie, jaką nazwę najlepiej wymyślić, i wtedy pojawiło się hasło, to może koordynatorzy, więc stąd pojawił się pomysł na koordynatorów. Więc spotkaliśmy z koordynatorami, dyskutowaliśmy przez cały dzień, to była dość intensywna dyskusja, poruszyliśmy wiele wątków. W tej chwili mówimy bardziej o zasadach, ale tam poruszyliśmy przeróżne tematy. Częściowo o tych zasadach też tu będę wymieniać. No i ustaliliśmy pewien plan działań. Dobra, przejdźmy do zasad. Zasada numer jeden. To jest ciekawa rzecz, bo to jest dwuznaczne, ale zaraz wyjaśnię, dlaczego tak, a nie inaczej. Zasada brzmi tak, że wydarzenia
zorganizowane w ramach społeczności Data Workshop będą bezpłatne, przy czym i też otwarte. To znaczy, generalnie zapraszamy wszystkich osób, które chcą się dołączyć. O tym jest też jest osobna reguła, ale wyjaśnię o co chodzi z tym bezpłatnym i jakie osobiście miałam wątpliwości. Prawda jest taka, i to nie chodzi tylko o społeczność, to workshop, w ogóle o społeczność, bo jestem zaangażowany, albo byłem przed tym zaangażowany w dużo różnych meetupów, konferencji bezpłatnych, tak dalej. I często widzę taki paradoks, kiedy jak coś jest bezpłatne, to wtedy ludzie to nie szanują, po prostu. Mówiąc prosto, tak to funkcjonuje. Trochę to tak martwiło i zastanawialiśmy, czy to nie jest tak, że jeżeli to będzie po prostu bezpłatne, to nawet prosta rzecz, jeżeli ktoś się zgłasza, że przyjdzie i potem nie przychodzi, czy na przykład dawanie jakiejś tam takiej minimalnej kwoty, powiedzmy 20 zł, 50 zł na wejście, to nie jest jakaś tam duża kwota, ale przynajmniej jakiś filtr, czy to nie będzie lepszym rozwiązaniem? Była taka trochę dyskusja, rozważania, ostatecznie, dobra, będzie to bezpłatne, potem też będzie między innymi punkt, że stawiamy bardzo mocno na jakość. Problem, który powiedziałam, że ktoś się zgłosi i nie przyjdzie, rozwiążemy w inny sposób. Po prostu będziemy to sprawdzać, kto przychodzi, kto nie przychodzi, no i następnie wymyśleć sobie, co zrobić tak, żeby ta osoba, skoro zgłasza, faktycznie przychodziła, bo to jest ważne i też, co jest ciekawe, myślę, że dla mnie na tyle jest to komfortowa sytuacja, że to grupa wymyślę, co zrobię tak, żeby osoby, które się zgłosili, faktycznie przychodzili i działali. Więc zasada numer jeden, bezpłatne spotkanie dla członków społeczności DT Workshop. Też to są otwarte. Zasada numer dwa, żeby uniknąć pewne problemy, jeżeli chodzi o komunikację, bo kiedy tych miast staje się coraz więcej, a ich staje się coraz więcej i są różne pomysły, a może zakomunikować na Facebooku, może event, może w grupie, a może mailem wysłać, a może w ogóle jakiś inny komunikat, jakiś formularz stworzyć, cokolwiek jeszcze innego. Generalnie rzecz biorąc, to bardzo rozbije ten cały system i jest duże zamieszanie. Nie wiadomo, w którym miejscu sprawdzać, albo zakładanie swoich meetupów, to też na razie, przynajmniej na razie, zatrzymaliśmy z tym pomysłem. Jest, generalnie rzecz biorąc, ja osobiście trzymam się takiej bardzo prostej zasady, że musi być jakoś prościej. Życie mnie nauczyło, że zaczynasz cokolwiek komplikować, to od razu gdzieś tam wcześniej czy później to ugryzie. Więc ta prosta zasada brzmi w ten sposób, że ten główny kanał komunikacji jest na Slacku, on jest najważniejszy. To jest źródło prawdy. Jeżeli coś zostało pojawione, jeżeli pojawiła się informacja, że spotkanie odbędzie się na przykład 22 maja, a na Facebooku, nie wiem czemu, ale z jakiegoś tam powodu ktoś napisał, że 25 maja, to uwierz temu, co jest na Slacku. Taka jest zasada, że Slack to jest źródło prawdy, tam będą pytania, jeżeli chodzi o osoby, które przyjdą, też podsumowanie i tak dalej, więc warto być na kanale swojego miasta albo miasta, w którym w tej chwili mieszkasz, albo możesz dajesz, bo na przykład tutaj warto powiedzieć, że ktoś mieszka w Katowicach czy w Krakowie, to może być i tam, biorąc pod uwagę, że częste spotkania nie kolidują, przynajmniej będziemy tak próbować ich układać, żeby nie kolidowali. Podsumowując, spotkania będą na Slacku. Trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, bo te spotkania, jak one się odbywają, to nie chodzi o to, żeby na przykład do mnie, albo do Uli, albo jeszcze kogoś tutaj dopytywać te wszystkie rzeczy. Chodzi o to, że po to są koordynatorzy, którzy są odpowiedzialni właśnie odpowiadać na te wszystkie pytania związane z tym spotkaniem. We Wrocławiu to Wiktor, w Krakowie no to Paweł i Krzysiek, w Warszawie Karol, jeszcze ktoś tutaj pewnie za chwilę nam się pojawi, będzie pomagać i tak dalej. Więc traktuj osobę, koordynatora jako no, taki człowiek, który jest w wewnętrznych tematach Data Workshop, jeżeli chodzi o strategię, wie, co robimy, jak robimy. Też mamy połączony tych osób, między innymi to potem spotkaliśmy, jeżeli chodzi o koordynatorów, bo bardzo chciałem, żeby te osoby się poznali na żywo i później dyskutowali sobie, hej, na przykład Paweł mówi, ja w Rzeszowie zrobiłem takie spotkanie, to wyszło, to nie wyszło, możesz też zrobić na przykład Wiktor w Wrocławiu albo Karol w Warszawie i tak dalej. Więc oni pomiędzy sobą już się znają, bo poznali się na żywo, mają też kanał komunikacji, mają też pełen przestrzeń do wymiany informacji i tak dalej. Więc w tej chwili koordynatorzy są osobami, które są najlepiej poinformowani, co się dzieje, nie tylko lokalne, ale też globalne. Też coś ciekawe, bo rozważaliśmy dość długo, jakie wartości możesz wynieść z takich spotkań. Między innymi jako wartość to była
Networking, taki networking lokalny, ale też zwróć uwagę, że też taki globalny. Na przykład, będąc na takich spotkaniach w miastach, zauważyłem, że prawie w każdym mieście, a może nawet w każdym, pojawiły się jedna albo dwie osoby, które chcą połączyć na przykład uczenie maszynowe z psychologiem. To znaczy, to jest osoba, która ma w tej chwili background psychologa albo studiuje psychologię. I tak sobie rozważa, albo socjologię, i tak sobie rozważa, że być może jakoś ty połączyć uczenie maszynowe. I teraz zobacz, na przykład jesteś z Wrocławia, podchodzisz do Wiktory, mówisz: hej Wiktor, chcę połączyć psychologię z uczeniem maszynowym, czy znasz kogoś, kto chce robić to samo? No i Wiktor wrzuca to hasła do koordynatorów z innych miast, gdy tu na przykład mówi Karol albo Paweł z Krakowa: hej, znam osobę z Krakowa, która też tym się interesuje, to połączmy te osoby. No i na skutek tego nagle w bardzo prosty sposób możesz znaleźć osób, które no, mają podobne zainteresowanie. Tutaj też uwaga, nie bombardujmy tych naszych koordynatorów, to zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli będzie pytań za dużo, to być może jakąś tam trzeba format wymusić tych pytań, spotkań i tak dalej. Ale wydaje mi się, że przede wszystkim takie spotkanie na żywo to jest super miejsce, kiedy możesz podejść do koordynatora, porozmawiać z nim, że hej, taka sprawa, ja myślę o takim czymś, czy możesz mi jakoś pomóc? No i ta osoba w ten czy inny sposób przynajmniej spróbuje pomóc, bo właśnie po to ta osoba jest, żeby łączyć, pomagać, rozwijać. Dobra, zadanie numer 4. Miejsce. To jest bardzo ważne pytanie, bo przez to, że ta inicjatywa jest bezpłatna, to się też koliduje z tym miejscem. To znaczy, że no miejsce jakieś tam trzeba znaleźć. I teraz tak, bardzo nam zależy na tym, żeby to miejsce było bardzo neutralne, bardzo ostrożnie podchodzimy do współpracy z firmami i zaraz wyjaśnię, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Chodzi o to, że nie nazywając teraz nazwy firm, ale stety albo niestety, często to się sprowadza do tego, że ta firma chce dość mocno się zaangażować w to spotkanie. Zaczynając od tego, że tam będzie festiwal roll-upu, że tam jakieś roll-upy, że tu firma, tu firma, tu firma. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to rekrutacja. Czasem taka dość agresywna rekrutacja. Albo chodzenie tam w sali i pytanie: o hej, kim jesteś, a może chcesz u nas pracować? Czyli pytanie o zgodę na taką rekrutację. Albo takie rzeczy, które pytają, na które ja osobiście w ogóle nie toleruję, to jest taka, że: o, udostępnij nam na przykład listę użytkowników, przy czym albo który przyszedł na to spotkanie, albo w ogóle wszystkich osób, które mamy. Była nawet taka jedna firma, która zapytała prosto, tutaj na poproszę imię, e-mail i tam jeszcze jakiś background, to tam w ogóle, po pierwsze RODO mi tu zakazuje takie rzeczy robić, ale dla mnie to jest niedozwolone. Po prostu czuję się bardzo niekomfortowo, żeby takie rzeczy tworzyć, więc bardzo i to bardzo starannie chronimy prywatność ludzi, którzy są w społeczności na ten workshop i bardzo starannie podchodzimy do tego, że jeżeli jakaś firma komercyjna chce się tu zaangażować, to zwykle ona chce coś za coś. Pytanie, co ona chce? I jeżeli to jest takie rzecz, które można się pogodzić, to też koordynatorzy to będą rozmawiać na ten temat, to można porozmawiać. Natomiast generalnie rzecz biorąc, będziemy się starać robić takie spotkanie w miejscach takich neutralnych, na przykład coworking, albo na przykład uczelni. Tutaj też prośba do ciebie, jeżeli masz możliwość udostępnić albo połączyć z taką osobą decyzyjną, która może udostępnić taką przestrzeń neutralną, to proszę skontaktuj się albo z nami, a najlepiej z koordynatorem w twoim mieście, bo to będzie bardzo, to bardzo pomocne, bo teraz widzimy na przykład Rzeszów, Wrocław, Warszawa. Są trzy miasta, które w tej chwili są trochę pod znakiem zapytania. Znaczy, pewnie coś znajdziemy, ale to są pewne dyskusje, burze mózgu, jak tu pomóc, rozwiązać te problemy. Dlatego jeżeli możesz tu pomóc, bardzo cię zapraszam to zrobić. Tylko znowu, jeżeli to jest komercyjna współpraca z firmą, to bardzo delikatnie podchodzę do tego tematu, bo jeżeli to faktycznie jest pomoc taka, że nie bardzo się angażuje ta firma, jak to spotkanie przebiega, nie będzie takiej nachalnej reklamy, nie będzie rekrutacja, tylko hej, przyjdźcie do nas, bo robicie fajne rzeczy i akurat nam nie szkoda, że przez 3-4 godziny przyjdą ludzie do mojego biura i będą coś robić, okej, to możemy podyskutować na ten temat. Natomiast tak jak powiedziałem, bardzo dbamy o prywatność ludzi i ja osobiście bardzo, bardzo chronię na wszelkie różne sposoby, żeby osoby, które się dołączyli do społeczności, nie czuli, że ich dane gdziekolwiek są sprzedawane i tak dalej, bo
Tego nigdy nie zaakceptuję. Dobra. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, o czym będziemy mówić, prawda? No bo to jest ważne. Pierwsze spotkanie było bardziej takie networkingowe. Natomiast no, spotkaliśmy, poznaliśmy, ale dalej trzeba coś działać. I tutaj to jest jednoznaczne, że mówimy o uczeniu maszynowym, tylko to też warto powiedzieć, że uczenie maszynowe lub tematy, które są pokrewne, które wprowadzają do uczenia maszynowego. Na przykład wprowadzenie do języka Python, bo Python warto poznać po to, żeby potem te modele budować. Albo takie data engineering, czyli jakieś tam big data mogą się pojawić, jakieś Sparki i tak dalej, takie rzeczy mogą być. No bo to w ten czy inny sposób koreluje z uczeniem maszynowym i może być pomocne. Natomiast bardzo ważne, że wszystko, co my tu robimy, dotyczy innowacyjnych tematów. Przede wszystkim taki core to jest uczenie maszynowe i inne tematy, które potrafią się zintegrować z uczeniem maszynowym. No, o kotach na przykład nie będziemy robić spotkania. Jak ktoś jest zasmucony, też przeżywam z tego powodu, ale nie, o kotach nie będzie. Kolejny temat bardzo ważny, o tym dyskutowaliśmy długo, robiliśmy różne wykresy, też będziemy próbować to mierzyć na różne sposoby. Doświadczenie. Dyskusja była taka. Na jakim poziomie chcemy, żeby była grupa? Czy na przykład takie skrajności, czy zapraszamy tylko bardzo początkujących, które w ogóle nie znają nic na temat programowania, albo zapraszamy osób, które już no, programują, kadują, robią uczenie maszynowe, są może senior, tym level seniority i tak dalej. No i gdzieś pomiędzy. No i to nie jest łatwe pytanie, to jest bardzo trudne pytanie. I to jest niby sensowne, bo zobacz, jeżeli zaprosimy bardzo zaawansowanych i tylko bardzo zaawansowanych osób, to nagle ta komórka, ona się zamyka. Prawdopodobnie prawie nikt tam nowo się nie dołączy, bo tych osób zaawansowanych jest bardzo mało. Taka nowa osoba tam nie wpadnie, no bo jest zbyt trudny temat. Druga historia, jeżeli jest bardzo początkujący temat, takie bardzo, bardzo, w ogóle grupa jest totalnie początkująca, nigdy w życiu nie programowała, no to może być bardzo frustrujące dla osób, które coś już umieją i chcą podziałać. Jeżeli będą tylko takie osoby, no prawdopodobnie to nie ruszy. Prawdopodobnie to jest taki poziom, kiedy będzie skomplikowany. No i właśnie, co zrobimy? No generalnie rzecz biorąc, prawda jest gdzieś po środku, ten złoty środek. Teraz będziemy eksperymentować, zobaczymy, która proporcja jest najlepsza. I w tej chwili, jak próbowaliśmy wyczuć, każde miasto w tej chwili ma różny poziom doświadczenia. W ogóle wbrew pozoru tak się okazało, że na przykład Rzeszów w tej chwili ma mniej osób, które przyszły na spotkania, ale bardziej, znacznie bardziej zaawansowanych. No i okej, w takim razie będą bardziej zaawansowane rzeczy. Też zrobiliśmy dla siebie taki pewien przepływ złożoności, jeżeli chodzi tam, gdzie jest ta grupa. Na początek to są, że większość osób są bardzo początkujące, no to wtedy te osoby potrzebują na przykład prezentacji albo takich tematów wprowadzających do, no na przykład do Pythona, do Jupytera i tak dalej, i tak dalej. I czym dalej, tym bardziej zaawansowane tematy będą się dziać. No, napiszę trochę wody. Dobra. No i gdzieś tam dalej pojawiają się warsztaty i później projekty. Przy czym z tym projektami powiem tak, że to jest taka matryka sukcesu, na którą koordynatorzy się zgodzili, że nie chodzi o to, ile osób odwiedziło spotkanie, nie chodzi o to, czy to była grupa bardzo zaawansowana, mało zaawansowana. Taką matrykę sukcesu, która większość się zgodziła, a właściwie wszyscy, jeżeli trochę tam adaptować to, co powiedzieli, że ile projektu było skończone. O tym też będzie osobny punkt, taka zasada, ale to jest bardzo ważne, że stawiamy na tą jakość. Dobra, z tym punktem doświadczenia. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to grupa również jest otwarta dla ciebie, ale z drugiej strony, jeżeli jesteś osobą bardziej zaawansowaną, to również jest otwarta dla ciebie. Teraz próbujemy znaleźć taki złoty środek, bilansować, więc na początek zapraszam i osób mniej doświadczonych, i bardziej doświadczonych. Będziemy próbować robić coś, co jest w naszych siłach, żeby pogodzić te sprzeczności. Są pewne ograniczenia, nie wszystko jest możliwe, żeby. No, powinien zdać sobie sprawę, że nie jest łatwo połączyć te rzeczy, które trudno się łączą, ale przynajmniej spróbujemy, będziemy eksperymentować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jakaś, o tym już powiedziałam, a teraz jeszcze dość mocno zasugeruję, że metryką sukcesu jest zaangażowanie grupy i kwestie merytoryczne spotkania. Więc jeżeli przyjdzie nam 1000 osób i wszyscy rozmawiają o kotach, no to możemy uznać, że spotkanie jest zmarnowane,
No chyba, że o kotach jest w przerwach, jak u nas wyszło z krową. No to okej, to takie rzeczy faktycznie, jak mózg paruje, to trzeba porozmawiać o czymś zupełnie innym, takim, co, no, co resetuje mózg. Natomiast docelowo większość czasu powinno być na temat merytoryczny, na odpowiednim poziomie. I tak jak powiedziałam, metryką sukcesu na koniec on ilość zrealizowanych projektów, nie ilość rozpoczętych projektów, to podkreślę, a ilość zrealizowanych projektów. Koordynatorzy będą robić wszystko, żeby pomóc, żeby taki projekt dowieść do końca. Też będziemy tutaj wszyscy się zastanawiać, brainstormować, co, jak poukładać takie struktury, zespoły. Czyli w jednej, no, takim lokalnej grupie, w lokalnym mieście pojawi się jeden lub więcej zespołów. Jak ten zespół powinien wyglądać, jaka tam powinna być struktura, w jaki sposób można pomagać takim zespołom, co może zrobić koordynator, jak może zainspirować, przeszkolić. Więc to są różne tematy, które chcemy zrobić, ale na koniec dnia, właściwie na koniec roku, chcemy zmierzyć dobrze, mówimy, spotykamy się, spędzamy fajny czas. Ale ile projektów udało się dowieść na koniec roku? I teraz nieważne, ile osób tam przyszło, chociaż na to też będziemy patrzeć tak półokiem, powiedzmy, to jednak ile projektów udało się zrobić, to jest najważniejsze. A przy czym o te projekty za chwilę jeszcze powiem. Głos grupy. To jest taka rzecz bardzo istotna. Wydaje mi się, że jak na tym się zastanowisz trochę głębiej, to jest rzecz kluczowa. Bez tego po prostu ani rusz. A tak jak powiedziałam na początku, mnie osobiście bardzo, to bardzo zależy na tym, żeby ta inicjatywa trwała długo, no bo jeżeli robimy tylko 2-3 spotkania, to po co marnować swój czas? Ja osobiście bardzo mocno energię poświęcam na tą inicjatywę. Osoby, które są zaangażowane w Data Workshop, też poświęcają swoją energię, więc ja czuję tą odpowiedzialność. Teraz jeszcze koordynatorzy też poświęcają swoją energię, więc ja w tej chwili czuję nie tylko odpowiedzialność za siebie, a jeszcze co dla mnie jeszcze bardziej takie uciążliwe w pewnym sensie, żeby nie zawieść, że część osób po prostu ufa, że to ma sens. Więc ja muszę zrobić wszystko, żeby to faktycznie funkcjonowało. Więc jak o tym rozważałem, o jednej rzeczy, która zmierzy, czy to ma sens, jeżeli ta inicjatywa będzie trwać długo w czasie, to musi być wartość dla osób, które tam się angażują. Więc wydaje się, że ja będę osobiście patrzeć, czy ta inicjatywa przetrwa, nie wiem, miesiąc, rok, 5 lat, a może 10 lat, a może więcej. Zobaczymy. Może po prostu jak to uruchomimy, to już będzie żyć na tyle długo, że można tylko pozazdrościć. A jak to zrobić? No właśnie. Ważne, żeby osoby, które są zaangażowane, czuli się, że jest częścią społeczności, mogli to rozwijać, mogli to doskonalić. To jest bardzo ważne. Pamiętaj, że masz możliwość powiedzieć, co możesz zrobić lepiej. Pamiętaj, że możesz to skomunikować wprost do koordynatora. Koordynator ma taką, po pierwsze, rolę, ale również decyzyjność, że to, co on usłyszy, on faktycznie może to wprowadzić. Też ta informacja, która spływa do koordynatora, ona potem też spływa między innymi też do mnie. Więc to wszystko jest takie przezroczyste. Jeżeli chcesz zakomunikować, więc to jest jeden z najlepszych sposobów. Też, co jest ważne. Poziom złożoności, albo być może nawet tą regułą można było nazwać jako adaptowalność, to jest tak, że każde miasto, zwróć uwagę, że nie koordynator, ale każde miasto ma swój poziom dojrzałości, tak to nazwaliśmy, jakkolwiek to dziwnie nie zabrzmie. Podam ci przykład. Chodzi o to, że na przykład, jeżeli chodzi o Rzeszów, tak się składa, że tam przyszły ludzie, którzy w tej chwili albo już pracują z uczelnią maszynową, albo na przykład są po moim kursie. Więc to są takie, to jest taki poziom bardziej zaawansowany i oni potrzebują wprost już robienia projektów. Dla nich nie jest ciekawa w tej chwili prezentacja, co to jest uczenie maszynowe, co to jest Python. Oni już muszą robić projekty, więc dobrze, skoro grupa tego chce, no to Rzeszów zacznie od projektów. Swoją drogą już zaczęli. Już mają konkurs na Kaggle, ale to mniejsza o to. Z drugiej strony, wbrew pozorom, na przykład Warszawa, wbrew pozorom tego, że w Warszawie są najwięcej firm, które zajmują się uczeniem maszynowym, ale z drugiej strony też jest dużo osób, które nigdy tego nie robili, więc w Warszawie w tej chwili wyczuwamy, że jest dużo osób, które potrzebują mocne wprowadzenia, w sumie podobnie jest w Krakowie, też w Wrocławiu, więc będziemy wprowadzać coraz takimi malutkimi krokami, ale coraz bliżej, tak w sposób pragmatyczny do robienia projektów.
Podkreślę to, co dla mnie jest ważne, żeby wiedziałeś o tym, wiedziałeś, że każda grupa adaptuje się do kontekstu. Grupa mam na myśli lokalne grupy w konkretnym mieście, czyli w Rzeszowie, jeżeli pojedziesz do Rzeszowa, to może się okazać, że oni już robią projekty, bo są ludzie, którzy mogą to pociągnąć, a w Warszawie na przykład, czy we Wrocławiu jeszcze dopiero to się rozkręca, jest takie wprowadzenie, są bardziej prezentacje albo takie warsztaty, jak wprowadzenie do Pythona, albo takie zgłębianie Pythona, i tak dalej. Więc tak to będzie funkcjonować. Przy czym to ma plusy i minusy, bo tak naprawdę wyruszając w różne miasta, możesz zobaczyć różne tematy. Przy czym czasem, to zobaczymy, jak też to się uda, że prelegenci będą się wymieniać pomiędzy miastami. No to jest też między innymi po to spotkanie zrobiliśmy, żeby koordynatorzy mogli rozmawiać, dyskutować, jak tutaj, co poszło, co nie poszło, jakie rzeczy się sprawdzają i tak dalej. Ale chciałbym, żeby zostało w twojej głowie, że jak jesteś zaangażowany na przykład we Wrocławiu, albo w Krakowie, albo w Warszawie, w Rzeszowie, w Katowicach, no to oznacza, że możesz wpłynąć na to, jakie pomysły tam będą się pojawiać, na jakim poziomie, w jaki sposób, jaka osoba tam przyjedzie i tak dalej. I czwarta rzecz, takie bardziej, bo to jest ważne też powiedzieć, jakie rzeczy nie można robić, bo, no bo nie można, po prostu nie tolerujemy. Też koordynatorzy będą za to odpowiedzialni, jeżeli takie rzeczy pojawiają się, to po prostu to natychmiast ma być zatrzymane, nie ma możliwości, żeby to było rozwijane. Tutaj może zabrzmi to trochę dziwnie, ale takie rzeczy po prostu, na ko no, po prostu pod korzeń. Wyrzucamy i o tym nie dyskutujemy, bo każdy zdroworozsądkowy człowiek powinien to zaakceptować. Może być tak, że ktoś to nie zaakceptuje, no to w takim razie trudno, w takim razie po prostu ciężko. Jakie są tematy? Ale na szczęście też powiem, że. Ale dobra, to za chwilę. Pierwsza rzecz to taki hejt, takie hejtowanie kogoś, mówienie, że a, jesteś tam bla bla bla, tym bardziej przychodzenie do takiej personali. To jest w ogóle rzecz niedopuszczalna. Jeżeli takie coś się pojawiło, to no, taka osoba, nawet jeżeli ona jest bardzo merytoryczna, pomocna i tak dalej, co jakiś czas się zdarza, że osoba, która się jest bardziej doświadczona, może się wkurzyć na osobę mniej doświadczoną. To właśnie kolejny punkt, to jest taki szczególny przypadek. Zacząć lekceważyć albo w taki sposób negatywny, bardzo taki depresyjny, narzekać, a chodź, idź stąd, bo jesteś w ogóle nikim i tak dalej. Jak takie rzeczy się pojawią, to natychmiast ten wątek musi być zatrzymany, ta osoba prawdopodobnie już nie powinna tam się pojawiać. No chyba, że to była taka emocja i ta osoba przeprosi i powie, że dobra, dobra, miałam zmęczony, no byłem zmęczony, coś tam się wydarzyło, nie chciałam cię zranić, rozumiem mój błąd, to wtedy ta osoba może zostać. Natomiast jeżeli to jest taka postawa tej osoby, ta osoba po prostu ufa, że to jest prawda, no to dobra, to może być prawda po twojej stronie, ale to jest nieakceptowalne. Podsycania rozmów o stereotypach, tematach wrażliwych, takich tematów trochę jest. Też tematy polityczne nie chciałbym, żeby były poruszane. Tematy związane z płcią, tematy związane z wiekiem, jakieś tam jeszcze inne tematy. Czasami tematy z kotami, psami może być wrażliwe. Więc o tematy religijne to w ogóle temat tabu. Nie chciałbym, żeby były poruszane te wszystkie filmy, które ostatnio się pojawiły. O te tematy można rozmawiać, tylko prawda jest taka, że te tematy są bardzo wrażliwe. Jeżeli teraz przyjdziemy, żeby porozmawiać o uczeniu maszynowym, to może się okazać, że są dwie osoby, które mają różne zdania. Ale jeżeli nie porozmawiają na te tematy, to nie będą pracować o uczeniu maszynowym, bo akurat to ich łączy. Więc to, co powinniśmy robić, powinniśmy skupić na elementach, które nas łączą, a nie rozłączają. Bo tak naprawdę, jeżeli porozmawiać z każdym, wcześniej czy później znajdziesz te punkty, z którymi totalnie się nie zgadzasz. I to jest akceptowalne. W ogóle jestem bardzo takim dużym zwolennikiem tego, że każdy z nas ma swoją własną prawdę i to jest najlepsze, co można posiadać. Gorzej, jak masz tylko cudzą, tylko kopiujesz cudzą opinię, lepiej mieć swoją prawdę. Natomiast szacunek jest ważny, więc no, to jest bardzo istotne. No i ostatnie, ale jak to mówią Amerykanie, last but not least, tematy mało etyczne. I to jest tak, że to jest bardzo istotne, żeby to, co my robimy, te projekty, które powstają w ramach Data Workshop, żeby oni pomagali innym i żeby etycznie to był wysoki poziom. Przy czym to jest taka rzecz, która jest wbrew wymagana, to znaczy po prostu nie ma innej możliwości. Dla mnie osobiście to jest bardzo istotne, czuję w tym taką misję, że Data Workshop jako inicjatywa może pomagać innym
rozwiązywać ich problemy, sprawiając, żeby życie było łatwiejsze, lepsze, przyjemniejsze, że życie może być bardziej dowartościowane. Przy czym to jest taka cienka granica, bo to nie chodzi mi o prawną granicę etyki, bo jak będziemy dyskutować ten temat prawny, to możemy tutaj dyskutować dość długo, a co to jest etyczne, a co to jest pomagać innym. Ale podam taki ci przykład. W jednym z miast pojawi się hasła, a zróbmy spotkania, napiszmy projekt o temat hazardowym, po prostu pomagajmy. Pomagajmy ludziom, prawda? No i teraz pytanie, no ale mówiłeś, że chcesz pomagać ludziom. No i na szczęście akurat tak się zważyło, że wszyscy zrozumieją, co mam na myśli, więc na tym spotkaniu miałem duże wsparcie i udało się bardzo szybko ten temat zgasić, że nie, słuchaj, słuchaj, to jest mało etyczne i to nie o to chodzi, takie rzeczy nie możemy robić. Więc tak chciałem powiedzieć, że takie rzeczy nie dotykamy. Wydaje mi się, że to zdroworozsądkowo jest zrozumiałe. Natomiast jeżeli masz wątpliwość, to zapytaj albo koordynatora, albo wprost mnie, Ulę, kogoś tutaj z The Workshop, kto jest bardziej zaangażowany, czy ten czy inny temat nadal jest etyczny, bo to jest temat bardzo kluczowy, bardzo ważny i to jest temat, który jest wpisany w DNA, że to, co robimy w ramach Data Workshop, musi być etyczne. Więc przeróżne hazardy, przeróżne te takie czarne tematy, szare tematy takie też nie są dopuszczalne. Na przykład takie jakieś kredyty chwilówki, które sprawiają, że ludzie się zadłużają, bo to mają problemy. Przy czym oni czasem chcą dostać ten kredyt, ale świadomie pomyśl, jak ten kredyt dostanie ta osoba po prostu niszczy sobie życie. Ja co jakiś czas dostaję takie różne oferty, a pomóż, tutaj mamy różne dane. I faktycznie można jako inżynier takie problemy rozwiązać, ale to bardzo nieetyczne. To znaczy, że budujesz system, który jeszcze bardziej generuje kłopoty w tym świecie. Te ludzie są mało świadome tego, że pożyczając po raz kolejny te pieniądze, oni sprawiają te problemy, kłopoty dla siebie, dla swojej rodziny, potem zaczynają tam, nie wiem, pić, potem się rodzina się sypie i tak dalej. Więc takie tematy są zakazane i ich nie rozwijamy. Dobra, może trochę za dużo o tym, ale wydaje mi się, że raz warto wspomnieć o takich tematach, żeby to było przezroczyste. Tak jak powiedziałem, to jest takich 10 zasad tej chwili, które się wyłonili, ale ta lista jest otwarta i jeżeli masz pomysły, które nie zostały tu uwzględnione, to jak najbardziej dziel się tym pomysłami na Slacku, zgłaszaj do koordynatorów, kiedy spotkania są na żywo, albo w jakiś inny sposób, po to, żeby to się rozwijało. Dobra. Trochę konkretu na temat kolejnych spotkań. Przepraszam, coś mi głos trochę wysiada, ale nie ma innej opcji, trzeba cisnąć. Teraz tak, jeżeli chodzi o Kraków, 22 maj, spotkanie w Krakowie, kanał na Slacku. Jest tam Paweł, Krzysiek, te tematy wszystkie ogarniają. Już jest znane miejsca, godzina, więc temat, wszystko jest ogarnięte, więc zapraszam. Katowice, tutaj Monika bardzo aktywnie działa. Jeżeli chodzi o Kraków, to będzie temat wprowadzenia do Kaggle i też Paweł troszkę wspomni na temat o swoim doświadczeniu, a ma całkiem fajne doświadczenie. A tutaj powiem przy okazji, przepraszam, że tak klikam. Paweł jest bardzo skromną osobą. Paweł mówi, że uczenie maszynowe mało się zajmuje, ale uwierz mi, że jak się zajmuje, to naprawdę na wysokim poziomie. Ma taki talent, więc warto tam być, posłuchaj, co mówi Paweł. Kolejna rzecz, Katowice. Kolejne miasta, 23 maja, więc to jest kolejnego dnia, więc jak ktoś jest w Krakowie, to może być w Krakowie, a potem pojechać do Katowicy albo na odwrót. Będziemy się starać tak robić, żeby to się nie kolidowało, spotkanie w tych miastach. W Katowicach będzie wprowadzenie do Pythona. Jest tam trochę szczegóły się układają, ale jest pokój, Katowice, kanał Katowice, zapraszam tam, tam wszystkie szczegóły będą napisane. Miejsca, godzina jest ustalona. Bardzo dziękuję Monika za zaangażowanie, wsparcie. Tutaj pochwalę Monika, że jest bardzo dobrym organizatorem, więc naprawdę wszystko jest na wysokim poziomie. Warto być. Warszawa. Z Warszawą jest tak, że będzie tutaj workshop tour 31 maja, więc przyjdziemy, ja przyjadę, Ule przyjedzie, też kilka osób dodatkowych przyjedzie na to spotkanie. Tutaj jeszcze zakładamy dokładnie tematy, ogarniamy te rzeczy, ale spotkanie się odbędzie 29 maja. Warto śledzić pokój, kanał Warszawa. Za chwilę tam coś się pojawi, informacje szczegółowe, co tam i jak tam.
Tutaj przy okazji powiem, że mamy pewne pomysły co do sali, ale jeżeli możesz pomóc, to daj znać, jeżeli chodzi o przestrzeń, gdzie możemy się spotkać. To spotkanie odbędzie się wieczorem o 19, tak wstępnie, na razie nie deklaracja, ale prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem 19. Więc jeżeli masz jakieś fajne namiary na przestrzeń, ale w taki sposób, że jesteś osobą albo decyzyjną, albo znasz osobę decyzyjną, bo my akurat wiemy dużo osób, tylko różnie to było z tymi osobami, więc zależy nam na tym, na osobie, która albo podejmuje decyzję, albo wie wprost osoba, która też podejmuje decyzję. Dobra, też przy okazji, też tak dograliśmy, żeby to wszystko fajnie pokładaliśmy, bo był pomysł zrobić to 30 maja, ale 30 maja Karol organizuje meetup o samochodach autonomicznych, będą tam trzy prelekcje, więc pomyśleliśmy, dobra, to trzeba jakoś to pokładać, żeby nie kolidować, więc 29 maja jest spotkanie lokalne, Data Workshop, i następny dzień też wieczorem spotkanie samochodów autonomicznych. Karol jest organizatorem tego spotkania, więc myślę, że Karol tam będzie. No, więc jeżeli chcesz porozmawiać, podziękować też Karolowi, warto tam być. No, przy okazji też dowiesz się coś ciekawego w tym temacie, będą trzy prelekcje. Rzeszów, tutaj jest tak, że Paweł to ogarnia. Bardzo chcemy się spotkać. Prawdopodobnie jutro, pojutrze to będzie potwierdzone miejsce. Właśnie tutaj mamy w tej chwili wyzwania. Poszukujemy miejsca, tam był kontakt z uczelnią. Trochę ta biurokracja nie jest taka prosta. Więc albo jeżeli jesteś w stanie pomóc uczelni, to daj nam znać. Jeżeli masz inny pomysł, to też daj nam znać. A jeżeli nie, to tak jakoś to ogarniemy. I bądź na bieżąco w kanale Rzeszów. Wstępnie za tydzień do spotkania. Takim dużym prawdopodobieństwem ma się odbyć, bo jest gotowy temat, wiadomo, czym będzie spotkanie, więc to wszystko jest zagarnięte. Zostało tylko znaleźć miejsce, gdzie będziemy się spotykać. Więc jeżeli możesz tu pomóc w Rzeszowie, proszę odezwij się do Pawła albo do Uli, to żeby to połączyć. I Wrocław. Wrocławem jest tak, że podobna historia, jeżeli chodzi o miejsce, jesteśmy w trakcie poszukiwania. Jeżeli możesz pomóc, daj znać. Wiktor tutaj jest koordynatorem, więc odezwij się. Jeżeli chodzi o termin, z dużym prawdopodobieństwem to się odbędzie w przyszłym tygodniu. Więc jeżeli załatwimy miejsce, no to tak powinno się udać. Podsumowując, co udało się już zrobić, więc w pięciu miastach udało się spotkać. W kolejnych miastach prawdopodobnie też będzie spotkanie, przy czym jakby to lepiej powiedzieć. W tej chwili, tak jak powiedziałem wcześniej, nie skupiamy się na ilości, skupiamy się na jakości, więc chcemy jak najbardziej przetestować, sprawdzić, która struktura sprawdza się najlepiej, więc skupiliśmy na tych pięciu miastach, gdzie udało się znaleźć achatniku, który pociągnął. Natomiast, jeżeli jesteś z innego miasta, na przykład Trójmiasta, Łódź, Olsztyn, Szczecin, Białystok, i chcesz się bardziej zaangażować, te spotkania, chcesz być takim koordynatorem, to daj nam znać o tym. Odezwij się do Uli, napisz, że hej, jestem z miasta, na przykład Łódź, jak najbardziej chcę być koordynatorem, poprowadzę takie spotkania, jestem osobą odpowiedzialną, można na mnie liczyć, że to, co mówię, też robię. To wtedy ustalimy i kto wie, być może już tam, może latem, może na wrzesień, pojawią się też akurat. Bardzo chcielibyśmy, żeby takie komórki uruchomiły się w wielu miastach, ale pamiętaj, że dla nas liczy się bardziej jakość, więc jeżeli mamy wybór, że tylko w pięciu miastach będą się odbywać spotkania, ale takie, które faktycznie coś wnoszą, czyli pojawiają się projekty na koniec roku, to będzie tylko w pięciu. Ale ja osobiście wierzę, że tych miast będzie znacznie, znacznie więcej, tylko to potrzebuje czasu, żeby a wyłonić koordynatorów, B, zebrać grupę, odpowiednio ustrukturyzować i mam nadzieję, że ten wysiłek, który teraz podkreślę to bardzo mocno, że ten wysiłek, który wspólnie wykładamy w ramach Data Workshop, czyli koordynatorzy i inne osoby, które są zaangażowane, pomogą wypracować taką strukturę, żeby faktycznie ta inicjatywa żyła dłużej. Dobra. Taka ciekawostka, którą mnie bardzo, bardzo cenię, ankiety, które wysyłamy, żeby też nie było tak, że tylko pytamy i nie pokazujemy wyniki. Między innymi były takie pytania, czy bierzesz udział w kolejnym wyzwaniu? No i tutaj większość, 77% zdecydowanie tak, 18% tak, nikt nie odpowiedział nie, to też jest bardzo ważne.
Była jedna osoba, nie wiem, i jedna osoba, tak. To czy zdecydowanie zależy trochę od tematu, a jeszcze jedna osoba, to było ciekawe. Zdecydowanie tak, o ile nie urodzi się do tego, nie urodzi do tego czasu. Bardzo dziękuję za to, bo to znaczy, że wyzwania, które robimy, są ciekawe, wartościowe dla ciebie, no i postaram się, żeby dalej ten poziom, który jest, był po prostu wysoki. I teraz nawet nieważne, czy ja będę mentorem, bo teraz Karol prowadzi to spotkanie, ale jak widzisz, poziom był wysoki. Tutaj dzięki Karolowi przy okazji, że udało się ten poziom utrzymać, bo to był warunek współpracy, że hej, wyzwania, jakość. No Karol, jasne, nie ma problemu, zrobimy to bardzo dobrze. Więc bardzo dziękuję Karolu za zaangażowanie, za ten poziom. Też przy okazji powiem, nie wiem, czy to będzie akurat w tym wyzwaniu, znaczy w tej koronie, bo to pewnie jeszcze ciężko będzie pokładać, ale nic nie jest wykluczone, taka intryga będzie trzymana do ostatniego momentu. Jeżeli masz pomysł i też masz doświadczenie i chcesz być w roli mentora, podobnie jak był Karol, to daj mi to znać. Kto wie, być może też wprowadzisz takie wyzwanie. Ja jestem bardzo otwarty na pokazywanie tematów w trochę inny sposób, bo wiadomo, każdy człowiek ma takie trochę swoje subiektywne spojrzenie na ten świat i ja też zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli będę sam prowadzić te wszystkie wyzwania, to będzie niecałe spojrzenie na uczenie masz, no i warto po prostu zapraszać czasem innych ludzi. W ramach korony prawdopodobnie czwarte i piąte to już będę ja, ale wcale nie wykluczam, że może się zdarzyć, że ktoś inny prowadzi takie wyzwanie, więc jeżeli jesteś dobra w którymś temacie uczenia maszynowego, jak z Karolem to było uczenie samochodów dynamicznych, to może być coś innego, to daj mi o tym znać. Być może też poprowadzisz takie wyzwanie. Oczywiście, jeżeli to Cię kręci, bo to jest bardzo ważne, tam dużo entuzjazmu w to trzeba wkładać i różnie to było. Czasem są różne, czasem nawet wrażliwe żarty, ale mniejsza o to, wydaje mi się, że została to docenione bardzo dobrze. Bardzo dużo osób dziękowało Karolowi. Karol też powiedział, że bardzo się cieszę z tego, że się zaangażował. O, swoją drogą, Karol jest obecny teraz na czacie, więc możesz też zapytać go o coś, podziękować też można. Dobra, idziemy dalej. Wspomniałem, teraz nie będę dużo o tym mówić, wspomniałem o Turzyn Data Workshop. To jest szkolenie na żywo, które odbędzie się w Warszawie. Ono będzie 30-31 maja, dwudniowe szkolenie i 1 czerwca jednodniowe. Teraz Ci pokażę, jak to było rok temu. Dlaczego warto tam być? Dlaczego tutaj jestem? Jest bardzo fajna i miła atmosfera, przyszli ludzie. Uczymy się, czym jest uczenie maszynowe. Wracając do pierwszego pytania, dlaczego tutaj jestem? Dlatego, że danych jest coraz więcej tak naprawdę. Ja na co dzień pracuję jako UX, czyli projektant doświadczeń. I żeby podjąć taką prawdziwą, fajną decyzję projektową, co chcę zrobić, muszę mieć jakieś informacje na temat moich użytkowników. W jaki sposób oni się zachowają, a jeszcze lepiej, jak się mogą zachować. Warto się pojawić na takich spotkaniach z tego powodu, że można spotkać naprawdę fajnych ludzi, zainspirować się, dowiedzieć coś ciekawego, poznać fajne osoby ze swojego miasta, które fascynują się tym samym. To jest ważne, bo często kojarzy się z tym, że ta wiedza, ten obszar jest zdominowany przez ośrodki elitarne, akademickie jak Stanford, MIT, a tu nagle okazuje się, że również Ty możesz zacząć to stosować w praktyce, rozwiązywać konkretne, praktyczne problemy biznesowe. Mamy mnóstwo strasznie ciekawych danych. Fajnie jest zrobić z tym coś więcej niż po prostu budować bardzo proste modele, z którymi nie możemy skalować biznesu. Mając dane zastane, na bazie których mogę zrobić predykcję tego, co oni będą robili, no to tu już jestem pełnia szczęścia. Pamiętajcie, świat zmienia się bardzo szybko. Warto być z przodu. Warto się zastanowić, co się będzie działo.
bardzo gorąco Cię zapraszam. Do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnej edycji. No właśnie, ta kolejna edycja, druga, ona się odbędzie, tak jak powiedziałam, w maju, 31 maj i 1 czerwca, przy czym teraz właśnie przygotowuję to wyzwanie, znaczy to szkolenie na prawdziwych danych. Tutaj przygotowałem między innymi przykład, jak zbieram te dane. To są jakieś takie trochę przyspieszone. Chciałem tylko pokazać, że generalnie rzecz biorąc, danych, na których będziemy robić prognozowanie, są praktyczne, wzięte wprost z tego świata. Przy czym też zwrócę uwagę, ja to przyspieszyłem, to nie zbierasz tak szybko, jak rozbieram te dane bardzo, bardzo powoli, żeby, po pierwsze, to jest nieetyczne, jeżeli chodzi o bombardowanie serwery i obciążanie, a po drugie, jak ktoś nie toleruje pierwsze zasady, to zwykle pojawi się obrażony admin, a obrażony admin może zrobić bardzo złe rzeczy, więc lepiej nie stresować adminu. To jest taka jedna wskazówka, jeżeli chodzi o hackathon, który odbędzie się w drugi dzień, że będziemy budować na danych wziętych z tego świata. Dość mocno będzie postawiony na feature engineering, takie coś, co często jest pomijane w książkach, na uczelniach na przykład, mimo tego, że czasem tam ktoś wspominał feature engineering, natomiast to jest temat takie bardziej, takie, o, jest takie fajne powiedzenie, to jest więcej sztuka niż nauka. Jeżeli teraz ktoś Cię zapyta, jak zrobić feature engineering, to nie wiesz, jak na to odpowiedzieć pytanie, bo to zależy. I to faktycznie zależy od kontekstu. I teraz faktycznie potrzebujesz konkretnych przykładów, jak robi się w tym czy innym kontekście, żeby wyczuć, jakie rzeczy w ogóle można robić, żeby swoją wyobraźnię pobudzić. I to, czego się nauczyłem, że są ludzie, którzy mają talenty, a nie po prostu wow, po prostu natychmiast wyczuwają, aha, to tak trzeba kombinować. Ale są osoby, które potrzebują po prostu więcej praktykować. I pierwszy, drugi przypadek zadziała w tej sytuacji. Tutaj zwrócę jeszcze uwagę, jeżeli chodzi o dwudniowe szkolenie. Dwudniowe szkolenie jest przede wszystkim dla osób, które chcą faktycznie kodować, programować samodzielnie. Po to jest ten drugi dzień, jest hackathon. Czyli pierwszy dzień jest bardziej prowadzenie za rączkę i pokazywanie, też będzie dużo praktyki, ale dużo prowadzenie za rączkę, a w drugi dzień jest hackathon, kiedy trzeba, masz problem, właściwie będziesz jak dwa do wyboru i trzeba rozwiązać najlepiej, jak tylko się da. Będziemy używać tego Kaggle, będzie wyniki na bieżące. Osoby, które go rozwiążą najlepiej, pokażę swoje rozwiązania. I co ciekawe, osoby, które w ciągu dnia męczyli się, tak można nazwać, z tym problemem, będą w stanie dotrzeć tą piękność tego rozwiązania i zrozumieć, aha, to w ten sposób można było zrobić. I to jest niesamowita rzecz. Wprowadzić swój mózg w odpowiedni stan, kiedy jesteś w stanie zrozumieć rozwiązanie. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę, jeżeli to rozwiązanie, można zrobić eksperyment, wyślę osobom, które nie brali udział w wyzwaniu w tym szkoleniu, to oni nie dostrzegną tej głębokości tego rozwiązania. Osoby, które przechodzili przez to, co ja mówię, potwierdzają tę moją regułę, bo tak działa nasz mózg. Musimy wejść w pewien rytm, otworzyć pewne furtki, a potem, jak te furtki są otwarte, to tam można wrzucać gotowe rozwiązanie. Dobra, tyle, jeżeli chodzi o tur. A, dobra, jeszcze jedna rzecz. Zostało bodajże 5 miejsc, więc naprawdę nie tak dużo. Jak zwykle to było potem, powiem tak, że ta sala jest ograniczona fizycznie i potem jak zostaje tam 2-3 dni, to zawsze pojawia się to hasło. A czy można mi jakoś tam wejść czy coś? No, będzie potem ciężko, więc jeżeli tej chwili rozważysz, tylko odkładasz na potem, uważaj na to, żeby nie zabrakło miejsc, bo to nie jest spotkanie wirtualne, to jest spotkanie fizyczne. Jeżeli jest sala wypełniona, to nie jestem w stanie pomóc. W ogóle właśnie dla mnie to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, kiedy ktoś coś o mnie prosi, a ja nie mogę pomóc. Dobra, na temat konferencji. Nie będę teraz mówić bardzo dużo, tylko wspomnę jednej rzeczy, że tematy się dzieją i faktycznie udało się zrobić coś ciekawego. Rozmawiamy z bardzo dużą ilością osób i te osoby, które już potwierdzili, że będą, to są tutaj wymienione. Tomasz Mikołow, jak nie znasz, kim jest Tomasz Mikołow, to pewnie za chwilę, znaczy nie dzisiaj, ale w osobnym webinarze wyjaśnię. On stworzył między innymi Word2Vec i te wszystkie NLP rzeczy. Jest autorem tego.
Janusz z DeepMind, który zajmuje się tworzeniem nie tyle jak sztucznej inteligencji, jako sztuczny mózg, naprawdę robi bardzo wizjonerskie rzeczy. Michał, tak po polsku trochę, Michał, albo po rosyjsku Michał, bardzo inteligentny człowiek, który rozwija DeepPavlov, i DeepPavlov jest bardzo ciekawym projektem, który warto śledzić. Valentin, który też był zaangażowany w DeepPavlov, ale teraz pracuje w VK, VK, jakkolwiek to nazwać, com, to jest taki Facebook w Rosji. Bardzo sprawny i pragmatyczny serwis i ciekawe rzeczy tam robią. Więc ta osoba się pojawia i podzielę się swoim doświadczeniem. Przypomnę, jeżeli chodzi o poziom przewodniczący, znaczy o co chodzi z tym całą konferencją, że chcemy, żeby pojawiły się osoby, które powiedzą o najnowszych wynalazkach w uczeniu maszynowym, ale takim w sensie praktycznym. Przy czym bardzo chcemy też napisać taki raport, zebrać tych osób, nie tylko prezentację, ale też takie ich przemyślenia, kod źródłowy, żeby można było te wyniki powtórzyć, porównać, żeby to nie było tylko pogadanka, a żeby było, żeby było coś więcej, co jest możliwe osiągnąć w uczeniu maszynowym na rok 2019. Ilość osób, z którą negocjujemy, jest bardzo długa ta lista. Naprawdę wzięliśmy chyba za dużą poprzeczkę na siebie, ale dam radę, dowieziemy. Są to osoby z przeróżnych krajów, między innymi z Chin. Tam z Chinami jest osobna historia, ale nie będę teraz wchodzić w szczegóły, nie jest tak łatwo, ale trzymam kciuki, żeby udało się to dowieść. To są osoby potwierdzone i obserwuj na stronie kolejne osoby. Przypominam, że do 1 czerwca jest zniżka 25%. Uwierz mi, że ta konferencja, którą tu robimy, jest warta znacznie, znacznie więcej. My jeszcze akurat nie mamy partnerów, takich sponsorów, więc to nie będzie żadnych tam jakichś wychwytywania rekruterskich, jakichś tam nachalnych reklam, tak dalej, tak dalej. Ja nie wiem, czy akurat podjąłem się jeszcze z tego wyzwania, którego się podjęliśmy, ale w tej chwili okej, już podjęliśmy, więc dowieziemy. Więc prawdopodobnie taka okazja, jeżeli chodzi o Polskę, realizowana przez nas, być może jest tylko raz. Nie wiem, czy będę chciał zrobić podobną rzecz, przynajmniej w Polsce, bo tam z różnych powodów to wynika. W roku 2020 są różne wyzwania, naprawdę różne wyzwania, zaczynając od znalezienia sali. O właśnie, jeżeli chodzi o salę, zrobiliśmy artykuł, tym artykułem się podzielę. Na Slacku też wrzucimy, też do maila. W jaki sposób poszukiwaliśmy salę? To nie była taka łatwa sprawa, bo tak naprawdę jest, teoretycznie jest dużo miejsc, ale te miejsca są, z różnych powodów nam nie pasowały, bo, no właśnie, bo są różne powody. Ale fajnie, bardzo fajnie i to dziękujemy za to, że wiele osób się zaangażowało i powiedziała, które sale warto sprawdzić. I my faktycznie sprawdzaliśmy fizycznie, Ula 4 czy 5 razy jeździła do Warszawy, sprawdziła ponad, teraz nie pamiętam dokładnie, 30, może 40 sal, ale fizycznie nie tak, że zadzwoni i zapyta, jaką macie salę, tylko pojechała tam, zobaczyła, jaka jest osoba decyzyjna, zobaczyła, jaki jest kontakt z tymi ludźmi, zobaczyła, jakie są ryzyka, to wszystko było przesuwane, przekalkulowane w arkuszu. I to jest tylko przykład, jak w ogóle podchodzimy do tematu dotyczących chociażby sali. Podobnie podchodzimy do tematów merytorycznych, do wszystkich tematów. To jest bardzo wyczerpujące, bardzo ciekawe, bo to wyróżnia to, co my robimy, ale zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Kolejny temat, który chcemy zapytać u społeczności, to tematy, które mają się pojawić i to będzie ankieta, która pojawia się za chwilę w mailu, więc bądź uważny, uważny i bardzo czekam na informacje od ciebie, bo to jest konferencja, którą wspólnie tworzymy. Nie chodzi o to, że tylko my, jako Data Workshop, zespół taki zamknięty, ale również społeczność. Bardzo starannie słuchamy wszystkie opinie i część z nich wdrażamy, które są możliwe, bo to nie jest takie łatwe. Wygenerować pomysł jest prosta, ale nie zawsze łatwo go jest wdrożyć, ale wszystkie pomysły są miło widziane. Dobra, dobra, dobra. Pytanie. Była część pytań. Ja akurat widzę, że czas nam ucieka, więc część odpowiedzi. Ja poprosiłem Karolę. Karol, zaangażuj się i Karol odpowiedział. Tu jest link do dokumenta. I Karol jeszcze przygotował kilka rzeczy, które nie pomieściłem w tej prezentacji, a które wyglądają dość ciekawie. Tam akurat są jako takie słowo kluczowe, więc warto wejść, zobaczyć, co Karol zrobił. Na dwa pytania chyba odpowiedziałam. A można, znaczy.
Jestem bardzo ciekaw Wasze, Karol akurat odpowiedział, opinie na temat przyszłości samochodów autonomicznych na naszych drogach. I szybka odpowiedź, to zależy od wielu czynników. Powiem tak, że na przykład w Polsce już było zrobione na przykład mapa miasta. Zapomniałem to miasto. Obok Katowic, tam 30 km od Katowic. Mapa była zrobiona, natomiast prawa jest nie gotowa, więc nie wiem dokładnie, w którym kierunku to pójdzie. Z drugiej strony, na przykład Dubaje, no to w Dubajach już przyjęte, że bardzo na to stawiają, już pojawiły się autonomiczne samochody, taksówki. I do roku 2030, o ile dobrze pamiętam, oni stawiają na to, że 25% pojazdów mają być autonomiczne. Rok 2030 będzie za chwilę, teraz zobacz dalej. Jak to się uda, to ile oni potrzebują czasu, żeby kolejne 20% dobić? No podejrzewam, że dwukrotnie mniej czasu, albo nawet jeszcze szybciej. Więc jak im uda się dobić roku 2030 25% pojazdów autonomicznych, no to zadaj pytanie, ile oni potrzebują czasu, żeby dobić do 100%. Czy wy osobiście macie jakieś obawy z tym związane? Czy gdyby zależało to od was, wprowadziliście w bliskiej przyszłości, czy widzielibyśmy same takiego samochodu? Ja odpowiadam za siebie, czy mam obawę? Mam. Pytanie, czy to zależy ode mnie wprost, to jest takie pytanie mocno spekulacyjne, bo to nie o to, tego nie da się zatrzymać. Ten rozwój, on po prostu pędzie. Ten rozwój można ukierunkować, to jest taki pociąg, który jest mocno rozpędzony. Teraz pociąg nie da się zatrzymać, on jest mocno rozpędzony. Można go trochę w lewo, trochę w prawo, to można sterować, natomiast nie da się go zatrzymać. I właśnie osobiście to, co chciałem robić, to co ta misja, którą widzę też przy ten workshop, żeby te wszystkie rzeczy, które są związane z uczeniem maszynowym, oni ukierunkowali się na pożyteczność dla ludzi, żeby wprowadzali, nie tylko chodzi o samochody autonomiczne, a robili takie rzeczy, które są potrzebne ludziom, są bezpieczne, dające wartość i tak dalej. I czy wsiedliśmy sami do tego samochodu? To też pytanie jest trochę spekulacyjne i podobnie jest tutaj. Czy wsiedliśmy do tego samochodu albo z waszą rodziną lub bez? Spekulacyjne dlatego, że zobacz, statystycznie rzecz biorąc, taki samochód będzie bezpieczny, podobnie jak samolot. Samolot jest jednym z najbardziej bezpiecznych, nie wiem, pojazdów, tak, możemy tak nazwać. Natomiast bardzo fajnie to się mówi do momentu, dopóki nie była awarii z kimś bliskim z twojej rodziny, no bo wtedy statystyka statystyką, ale wiadomo, ktoś jak ucierpi z twojej rodziny, to jest zupełnie inna sprawa, dlatego to jest spekulacyjne. Natomiast znowu, to nie jest tak, że my mamy na to wpływ, my tak naprawdę nie mamy na to wpływu. Inaczej, nie mamy wpływu na to, żeby to zatrzymać. Nie ma w tej chwili czerwonego guzika, który wciśniesz i to się zatrzyma, tego nie ma guzika. To, na co masz wpływ, to masz wpływ, jak to będzie adaptowane. Czy to trochę w lewo, czy trochę w prawo. No to masz wpływ. Ale ten pociąg już jest rozpędzony. Pociąg pod hasłem nowe technologie, on już sobie pędzi. Ja kiedyś tam pamiętam, osobiście długo na tym myślałem, rozważałem. No i potem zrozumiałem, nie, tego nie da się zatrzymać. Po prostu zobacz historię, jak to było wcześniej. To nie jest tak, że my, ludzkość, po raz pierwszy spotykamy się z czymś nowym i my tutaj jesteśmy super bohaterami, które mają jakieś tutaj prawa, nieprawa, demokrację, cokolwiek. Takie narzędzia nie działają w tym sensie, że wcześniej czy później ta technologia jest na tyle, ona ma tak dużą energię, że ona przebije się poprzez te bramki. No zobacz, na przykład w Unii Europejskiej wprowadzimy sobie zakaz, ale w Dubajach tego zakazu nie ma. No i teraz przez to, że te technologie będą bardziej konkurencyjne, no teraz nie chodzi o samochody, a jakieś inne technologie, więc on weźmie sobie bank. Weźmie sobie taki bank, załóżmy, że jest taki bank 100% autonomiczny. Po prostu wszystko się dzieje w sposób autonomiczny, używając uczenia maszynowego. Więc utrzymanie tego banku będzie bardziej tańsze. No i teraz kredyt albo jakieś inne usługi będzie znacznie tańsze niż na przykład lokalnym banku polskim albo innym europejskim. Co zrobi zwykły klient? No to on pójdzie tam, gdzie jest tanie. No i tyle. Teraz co zrobi prowadzący tego banku? On zrobi wszystko, żeby on akurat też miał takie możliwości, jak ma ten bank w Dubajach czy w Chinach. No i w ten sposób to się tak nakręca. Dobra, już mam nadzieję, że weź nie. Czego warto się nauczyć, żeby załapać na juniora? Ja o tym mówiłem trochę poprzednio. Praktyka, 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 na to stawiaj, a mijaj różne tematy teoretycznie. Staraj się codziennie pisać kolejne linijki kodu, które cokolwiek robię, po to, żeby iść do przodu, buduj portfolio i tak dalej. I to jest temat trochę powiązany. Czy warto dorzucić certyfikaty
do CV i tak dalej. No, są rzeczy ważniejsze. Twoje portfolio, jak zbudujesz coś, wrzucisz do GitHuba, no to jest znacznie bardziej ważniejsze. Ale czemu nie? Można też się pochwalić, więc można, ale nie skupię się na tym, że to jest rzecz najbardziej kluczowa. Przy okazji, jak ktoś nie wie, to prowadzę podcast Biznes Myśli. Tutaj jest akurat 100 tysięcy, tak sprawdzałem, to już jest 130 tysięcy pobrań. Dotykam tematów związanych przede wszystkim z tak zwaną sztuczną inteligencją. W różnych obszarach też zapraszam wielu gości z DeepMind, MIT, Stanforda, IBM i tak dalej. Więc jeżeli nie znasz tego podcastu, być może nudzisz się, kiedy jedziesz do pracy, to warto zobaczyć. I dziękuję bardzo. Przepraszam za mój głos trochę chyba wysiada, ale chyba jakoś sobie dałem radę. Dobra, patrzę, jakie rzeczy tu się dzieją. Zobaczę, co tu się dzieje. O, dzięki Karol. Dzięki Karol, że podpowiedziałaś. Pamiętałem, że na J, tylko zapomniałem tą nazwę. Jaworzno to miasto się nazywa, dokładnie. Prezydent tego miasta jest dość ciekawy człowiek, który stwierdził, że nie ma co tutaj gadać, trzeba brać do dzieła i zrobili takie rzeczy. Dobrze. Dobra. Widzę, że to była dyskusja ciekawa. Karol tutaj bardzo aktywnie odpowiadał. Ule też, więc było ciekawe. W takim razie bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że te wyzwania, które robimy, te spotkania lokalne, które odbywają się, również na nie się zaangażujesz i w ten czy inny sposób wniesie to wartość w twoje życie, a ty wniesiesz wartość w życie innych ludzi. No właśnie o to chodzi. Życzę ci wszystkiego dobrego. Cześć. Na razie. Trzymaj się.